Rzecz w tym, że po prostu w latach 90., podkreślam, to jest moja prywatna opinia, w latach 90. ja zupełnie nie umiem znaleźć żadnej dobrej, ciekawej, oryginalnej, nowej muzyki. Po prostu. Dobre płyty pojawiają się bardzo sporadycznie. Dla mnie cały nurt grunge'owy i rapowy to po prostu zgroza, groza, horror. To nie jest muzyka, to jest męka dla uszu. Wszystkie te zespoły Red Hot Chili Fuckers, Rage Against the Machine, Pearl Jam, Nirvana i tak dalej. To jest horror, ja tego nie mogę słuchać, a rapu już zupełnie nie mogę. A co płyta, to w tym stylu. Tak więc przeniosłem siłę ciężkości z nowości na cykl Living in the Past, bo zależy mi na tym, żeby młodym słuchaczom zasłuchanym w Nirwanie udowodnić, że wcześniej też była muzyka i że kiedyś dbano bardziej o melodykę, o nastrój, o klimat, w ogóle o wszystko. I chciałbym, żeby w końcu zrozumieli, że Nirwanę odczuwa się dopiero wtedy, kiedy Nirwanę się wyłączy. W każdym razie o roku gotyckim już mówiłem, że i mnie zaczął nudzić, ale no tak się czasem składa, że tylko on jeszcze pozostaje. Natomiast klimaty a la 4AD zupełnie mi zbrzydły. Wydaje mi się, że to była ślepa uliczka i no ja na przykład sprzedałem wszystkie płyty zespołu Cocked Twins, które ukazały się po 1985 roku. Ostatnio słuchałem jakąś płytę zespołu Rise and Fall of a Decade, który kiedyś mi się podobał. To była inna płyta, nowsza, jak pożyczył mi ją słuchacz. Niestety zasypiałem przy niej. Próbowałem ją 4 razy przesłuchać i 4 razy zasypiałem w połowie. Moim zdaniem muzyka stoi w miejscu. Dla mnie lata 90. to coś najgorszego, odkąd pamiętam, odkąd się rokiem interesuję. Jak tak dalej pójdzie, to chyba w ogóle mi słuchanie muzyki zbrzydnie. Tak więc proszę mi wybaczyć, ale no... Jak to się mówi, tak krawiec kraje, jak materii staje.